Dzień dobry Państwu. Otwieram 26. sesję 6. kadencji Rady Powiatu w Białej Podlaskiej. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za przybycie. W sposób szczególny witam gospodarza powiatu bielskiego, starostę Mariusza Filipiuka. Witam wicestarostę Janusza Skolimowskiego. Witam członków zarządu powiatu bielskiego Mateusza Majewskiego, Tadeusza Łazowskiego, Radosława Sebastianiuka. Witam wiceprzewodniczących Rady, witam Tomasza Bylinę i Daniela Dragana. Witam koleżankę i kolegów radnych Rady Powiatu. Szanowni Państwo, na naszą sesję przybyli kierownik nadzoru wodnego w Białej Podlaskiej, pan Bogusław Najdychor, którego serdecznie witamy. Witamy kierownika nadzoru wodnego w Siemiatyczach Krzysztofa Suchota. Witamy dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, pana Marka Zawadę. Witamy skarbnik powiatu, panią Elwirę Harewicz. Witamy panią Krystynę Beń, dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. Witamy Edwarda Tymoszyńskiego, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. Witam panią Małgorzatę Malczuk, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Serdecznie witam państwa dyrektorów, kierowników, pracowników, obsługę prawną, obsługę Rady i Zarządu Powiatu. Witam, brawa. Serdecznie witam Radio Biper, które prowadzi transmisję w dzisiejszej sesji oraz Katolickie Radio Podlasie. Szanowni Państwo, dzisiaj będziemy korzystać z środków tradycyjnych, czyli głosowanie poprzez podniesienie ręki, ale też wykorzystamy dzisiaj sprzęt, tablety. Jest to dla nas dzisiaj jak gdyby próba generalna. Jeżeli coś nie będzie wychodziło, proszę podnosić rękę. Panowie informatycy do Państwa podejdą, bo już tych sprzętów, czyli tabletów będziemy używać już ciągle. To będą nasze komunikatory, dzięki którym będziemy mieli łączność z biurem obsługi, między sobą, ze starostwem. Przechodzimy do stwierdzenia kworum. Proszę o potwierdzenie kworum. Według tego, co jest na liście, to mam 22 radnych. Czekamy na elektroniczne poświadczenie waszej obecności. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji, w sesji uczestniczy 22 radnych, w związku z tym stwierdzam prawomocność naszych obrad. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie porządku obrad. Czy są pytania lub uwagi do przedstawionego Państwu porządku obrad? Proszę, starosta bialski Mariusz Filipiuk. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. W imieniu Zarządu Powiatu proszę o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawek do projektów uchwał w sprawach. Podpunkt A. Zmian w budżecie powiatu bielskiego na 2020 rok, druk nr 195. I podpunkt B. Zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bielskiego na lata 2020-2026, druk nr 196. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Sprecyzuję. To będą inne punkty jak A i B.
na pana starosty Karce, domyślam się. I bardzo dobrze, że służby tak uporządkowały. Druk numer 193 zamienił drukiem numer 195. To przy zmianie w budżecie powiatu i druk numer 194 zamienimy drukiem 196 przy zmianach uchwały w sprawie wieloletnich prognozy finansowej. Czy są jeszcze jakieś propozycje do zmian w dzisiejszym porządku obrad? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Czy państwo radni będą za przyjęciem, prowadzeniem zmian w dzisiejszym porządku obrad? Kto z państwa radnych jest za zmianami, za wprowadzeniem do dzisiejszego porządku obrad dwóch autopoprawek, druku 195 i druku 196? Proszę przycisnąć przycisk, podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Szanowni państwo, za szybko chciałem to zrobić. Każdą zmianę głosujemy pojedynczo, czyli najpierw głosujemy zamianę druku 193 drukiem numer 195. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem do dzisiejszego porządku autopoprawki zgodnej z drukiem 195? Jeżeli nie macie, trzeba nadusić punkt przy starcie, tam głosowanie, taką podpowiedź. Panie Janie, czy to jest to głosowanie? Tak? To w systemie było pierwsze? No ale musieliśmy to zrewidować. Czy to głosowanie to jest to drugie już moje? Tak? Czyli za wprowadzeniem druku z 22 głosy, przeciw 0, wstrzymuje się 0. Stwierdzam, że nastąpi w dzisiejszym porządku obrad zmiana poprzez zamianę druków. I przechodzimy do drugiego głosowania. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem zmiany poprzez autopoprawkę zamianę druku 194 drukiem 196? Proszę podnieść rękę i przycisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że za zmianą 22 głosy, przeciw 0, wstrzymuje się 0, brak głosów 1, nieobecnych 1. Stwierdzam, że Rada dokonała zamiany autopoprawki druku 194 drukiem 196. Szanowni państwo, po wprowadzeniu zmian musimy teraz przegłosować cały porządek obrad. I tak jak tu z panem starostą już wymieniłem zdania, zmiana pierwsza będzie dalej w punkcie 7F, czyli druk numer 195 w punkcie 7F. Zmiana druga, druk numer 196 w punkcie 7G. Pozostałe punkty naszego porządku obrad bez zmian. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad ze zmianami? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Nie, nie, nie. U mnie jest nie to. Czyli to chyba mój głos się nie zahaczył, bo ja nie zdążyłem, bo nie miałem. Dobrze, stwierdzam, że większością głosów, 21 głosów za, przeciw 0, wstrzymuje się 1. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Przechodzimy do punktu 4. Przyjęcie protokołów 14 i 15 sesji Rady Powiatu. Czy są pytania lub uwagi do protokołów przedstawionych państwu w przesłanych materiałach? Nie widzę związku z brakiem pytań i uwag. Stwierdzam, że protokoły 14 i 15 sesji zostały przyjęte.
Przechodzi, zamyka punkt czwarty, otwiera punkt piąty. Rozpatrzenie informacji o działaniach kontrolnych przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie na terenie powiatu bielskiego w 2019 roku. Otrzymaliście Państwo informację o działaniach kontrolnych przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Informuję Wysoką Radę, iż informacja została rozpatrzona przez Komisję Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury. Czy są pytania w związku z informacją? Nie widzę związku z brakiem pytań i uwag. Stwierdzam, że informacja została przez Wysoką Radę rozpatrzona. Zamykam punkt piąty, otwieram punkt szósty. Sprawozdanie Państwowych Gospodarstw Wodnych Wody Polskie z działań podejmowanych na terenie powiatu bielskiego w 2019 roku. Swoje sprawozdania przedstawiły do nas Wody Polskie, Nadzór Wodny w Białej Podlaskiej, Wody Polskie, Nadzór Wodny w Radzeniu Podlaskim, Wody Polskie, Nadzór Wodny we Włodawie, Wody Polskie, Nadzór Wodny w Łukowie, Wody Polskie, Nadzór Wodny w Siemiatyczach. Szanowni Państwo, chciałem poinformować Was, że przedstawiciele wód nie byli obecni na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Gospodarki. W związku z tym komisja nie opiniowała, nie miała komu zadawać pytań. Dzisiaj są przedstawiciele, więc proszę bardzo, otwieram dyskusję. Dzisiaj Biała Podlaska, Siemiatycze, tak, także proszę o zadawanie pytań. Nie widzę pytań. Jest Marek? Tutaj, dobra. Ale ja tutaj nie mogę. Tutaj, bo myślałem, że tutaj będę klikał. Do głosu zgłosił się radny Marek Sulima, któremu udzielam głosu. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ale zaraz mikrofon, mikrofon dla pana Marka, ewentualnie, bo pan Marek do mikrofonu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ja to nie wiem, do którego z panów, czy z Białej Podlaskiej, czy z Siemiatycz, ale głównie chodzi mi o to, o tej tragedię, która się stała i przepłynęła przez naszą rzekę Krzne, aż w obieg Buga. Co się tam wyjaśniło i czy podjęto działania? Mówię tu o tym nieszczęsnym zakładzie, który pompuje swoje ścieki do naszych wód gruntowych. Idzie to mało rzeczko, później do Piszczki, do Krzny. No i w tej chwili nie wiemy, gdzie to się zatrzymuje, czy ktoś to sprawdza. Zgłaszałem to już 3 lata temu. Nie wiem, dlaczego tak trudno podjąć decyzję, jeżeli chodzi o ten zakład, co tam się dzieje i jak długo będziemy tutaj. Rolnicy, mieszkańcy są naprawdę pod wielkim szokiem, że tyle czasu to trwa i nadal się grzybiarze przychodzą, smród nieprzeciętny. Nadal to się dzieje, nikt nie może nad tym zapanować. Bardzo bym prosił tutaj odpowiedzialne służby, tu właśnie Wód Polskich, niech nam powiedzą troszkę, czy podjęli jakieś działania, czy wyjaśniła się sprawa, bo miało być tam dochodzenie, policja, służby różnej, a to się gdzieś po cichu nadal dzieje. To w nocy nad ranem jest największy smród, później to się rozpływa, wiadomo, woda płynąca roznosi to. Najwyższy czas, coś trzeba z tym zrobić, drodzy Państwo, bo naprawdę to tak nie może być. No, krzyczy się tyle w Warszawie o tym, a tu, no wiadomo, mała aglomeracja, tu wschód, nikt się tym nie chce zajmować. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję. Więcej zgłoszeń, więcej pytań nie widzę. Poprosiłbym może przedstawicieli Wód Polskich, nie wiem, z Białej Podlaskiej najprędzej o odpowiedź. Tutaj do mikrofonu, panie kierowniku. Tutaj aż na mównicę. Nie wiem, o co pytam. Teraz zakończę odpowiedź. Wysoka Rado, trudno mi coś odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ te urządzenia znajdują się na nadzorze wodnym w Łukowie.
bo jeśli chodzi o rzekę Krzna południowe czy północne, to Naukowie i Piszczanka. Panie kierowniku, to jeżeli pan nie ma takiej wiedzy, to my zadamy pytanie pisemne. Tak. Chciałem o to prosić, żeby zwrócić się do zarządu zlewni w Białej Podlaskiej i państwo uzyskać odpowiedź. Dobrze, to dziękujemy. Po prostu my tak granic nie znamy, kolega zapytał. Dziękuję bardzo. Także Marku, nie wiem, na pytanie, tak? Dobrze. To pomimo braku odpowiedzi, czy są jeszcze jakieś pytania do sprawozdań? Nie widzę związku z brakiem dalszych pytań. Stwierdzam, że sprawozdanie zostało podjęte, przyjęte. No i wyślemy zapytanie, skoro tak się wydarzyło. Zamykam punkt 6, otwieram punkt 7. Rozpatrzenie projektów, podjęcie uchwał w sprawach. Punkt 7a. Rozpatrzenie skargi na działalność starosty Bialskiego, druk nr 188. Dziękuję bardzo. Informuję Wysoką Radę, że projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Czy są pytania jeszcze do projektu uchwały? Nie widzę. Jest radny Marek Solima. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, to zapytałbym się, dla mnie to jest trochę żenująca sprawa, że to co, jeżeli moja prywatna rzecz jakaś, która będę, to też będzie rozwlekana na sesjach i tak dalej, trochę to nie wiem, z czego to wynika, ale tak nie powinno być po prostu. To są rzeczy, które no, każdy może sobie napisać i na mnie i na każdego z radnych, że coś mu tam nie pasuje i wybaka. To wydaje mi się, że na sesji takie rzeczy, to nie chodzi o starostę, czy o każdego z nas po prostu, że to są prywatne rzeczy między ludźmi, gdzieś się dzieją i to wywlekać na... Zdziwiony jestem bardzo i wręcz taki oburzony troszkę, że za moment ktoś przyjdzie i coś ode mnie kupi i będę gdzie przychodził, pisał do no, jako sprawa publiczna. Także nie wiem. No, ja chciałbym tylko wyjaśnić koledze radnemu i wszystkich państwu, że tutaj akurat następuje konflikt w takim wymiarze, że skarga jest do starosty jako do urzędu, a fizycznie występuje w skardze Mariusz Filipiuk, a nie starosta Bialski. I tutaj akurat się sprawy pokrywają. No, więc trzeba z tego jakoś po prostu wybrnąć i poprzez głosowanie, poprzez podjęcie stosownej uchwały. Do głosu zgłasza się radny Tomasz Bylina, któremu udzielam głosu. Proszę bardzo. Dziękuję, panie przewodniczący. Proszę państwa, tak tylko dla wyjaśnienia, dla doprecyzowania tutaj wywodów Marka. Otóż, proszę państwa, no wszyscy doskonale wiemy, że z chwilą, kiedy zostaliśmy radnymi, już się skończyła nasza prywatność. Jesteśmy osobami publicznymi, niektórzy z nas są funkcjonariuszami publicznymi i ja osobiście nie dziwię się, że są takie pytania. Takie pisma składane, być może będą na każdego z nas. No niestety, musimy się temu poddać. Dziękuję bardzo. No tak, na każdego, nie każdy z nas będzie rozpatrywał, bo ani przewodniczący Komisji Rolnictwa, ani wiceprzewodniczący. Organem jest starosta Bialski i tutaj mówię, to jest tylko ten konflikt, że w tej osobie, Mariusz występuje w dwóch osobach, a nawet jeszcze więcej. Bo jeszcze jako radny, jako starosta, jako Mariusz Filipiuk i tak dalej. Dobrze, dziękuję bardzo. Do głosu zgłasza się radny Arkadiusz Maksymiuk, któremu udzielam głosu. Znaczy nie wiem, koledzy, no do tej pory podchodziliśmy do mównicy, po prostu ten mikrofon dzisiaj był tylko podany Markowi Sulimie, który prosił mnie, żeby ze względu na jakieś tam dolegliwości, już nie chcę tak wyciągać tego, prosił mnie, żeby jemu na miejscu, a tak przychodźcie normalnie do mównicy i zabierajcie głos. Skorzystam jeszcze z tej wygodniejszej formy. Panie Przewodniczący, dziękuję. Ja mam tylko jedno pytanie, bo tutaj tak
No niby temat jest jakiś, że tak powiem, bardzo normalny, codzienny, a z jakichś powodów tutaj nie dopięty temat rejestracji. Dlatego też, jeśli mamy już głosować, to może kilka szczegółów, dlaczego jest tak, a nie inaczej, dlaczego ta skarga jest, bo to samo uzasadnienie to nie oddaje jeszcze wszystkiego. Dziękuję. Dziękuję. Potrzebny nam jest pan dyrektor, którego... A czy może... No nie wiem, skoro starosta chce odpowiadać, proszę bardzo. A jeszcze pan dyrektor może pewnie coś dopowie, uszczegółowi. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, odpowiadając na pytanie radnego Arkadiusza Maksymiuka, to nie wiem, czy kolega ze zrozumieniem przeczytał uzasadnienie. Moim zdaniem jest przygotowane bardzo merytorycznie. Jeżeli chciałby pan zasięgnąć więcej informacji, to proponowałbym zwrócić się do właściwego sądu, który rozpoznaje sprawę, która jest jakby w trakcie procedowania. I na ten moment jakiś nieuczciwy człowiek próbował wykorzystać pewną sytuację i świadomie dokonał zakupu określonej w uzasadnieniu przyczepy, mając wiedzę, że ona jest objęta pewnymi wadami prawnymi. Ja oczywiście w tej sytuacji mogłem skorzystać z takiego prawa, żeby zawiadomić stosowne organy, które powinny zająć się i sprzedającym, i kupującym, bo te osoby jakby świadomie próbowały rozporządzać mieniem, nie mając do tego pełnego tytułu prawnego. Nie wiem, czy kolega chciałby jeszcze coś wiedzieć, bo moim zdaniem tu w uzasadnieniu jest jasno wszystko opisane. A tak jak powiedziałem, jakieś konkretniejsze szczegóły, no to musiałby ewentualnie kolega wystąpić z zapytaniem do właściwego sądu, który tę sprawę rozpoznaje. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę ani fizycznie, ani na ekranie monitora. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 188? Proszę o podniesienie ręki i przyjęcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większością głosów, 21 za, wstrzymał się 1. Przechodzimy do punktu 7b. Ustanowienia okresowych stypendiów dla sportowców oraz nagród za wyniki sportowe i wyróżniające się osiągnięcia w działalności sportowej. Druk nr 188. Informuję Wysoką Radę, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i przyjęcie przycisku. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał, dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 7c. Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim za 2019 rok, druk nr 190. Otrzymaliście państwo sprawozdanie. Chciałbym tylko poinformować Wysoką Radę, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Spraw Społecznych. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Jest? Już? To wolno chodzi. Radny Daniel Dragan, udzielam głosu, proszę bardzo.
Szanowni Państwo, Wysoka Rado, Pani Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja mam pytanie odnośnie właśnie całego, od razu zadam pytanie do dwóch punktów, żeby po prostu nie wchodzić dalej w dyskusję obok tego drugiego punktu, ponieważ ja te sprawozdanie sobie porównywałem z takim samym sprawozdaniem, które przyjmowaliśmy w roku poprzednim, dokładnie rok temu. I tak jak to pokazam, to jest tak naprawdę przypisanie tego, co było rok temu. Wiemy, że sytuacja w szpitalu w Międzyrzecu nie jest łatwa. Tak jak mieliśmy w tamtym roku informację o stracie netto, ona wynosiła 1,5 miliona, a w tym roku mimo zamknięcia jednego z oddziałów już wynosi 2 800 000. Tak jak w sprawozdaniu z poprzedniego roku, na ten rok planowaliśmy, że ten wynik punktowy, który osiągniemy, będzie wynosił 42 punkty, wyniósł zaledwie 26. Ja rozumiem, że mogły na to wpłynąć różne czynniki. Natomiast my dalej mamy sobie, prognozujemy, że może w następnym roku się sytuacja poprawi. I na ile mamy po prostu temu zaufać? Czy ta sytuacja w szpitalu w Międzyrzecu ma jakąś szansę na poprawienie się? Bo tak jak my obserwujemy, my z roku na rok dokładamy coraz większą ilość pieniędzy, coraz większa wysokość tej straty netto jest coraz większa. Tak naprawdę to, co też mnie, że tak powiem, trochę niepokoi, to tak naprawdę nie wiemy, jak ta sytuacja covidowska wpłynie na finansowanie służby zdrowia w przyszłym roku i jak to będzie dokładnie wyglądać. To już na jednej z poprzednich sesji zadawałem to pytanie, że i później zostało to wyjaśnione, że tak naprawdę Ministerstwo Zdrowia jeszcze nie wie, jak będzie wyglądać kwestia rozliczenia się za wykonanie ryczałtu za rok 2020, czyli ten, w którym wyszła pandemia. Mam też pytanie, też jeżeli chodzi o sytuację szpitala, jak wygląda sytuacja centrum w Łuskach, bo ono miało wystartować we wrześniu i do tej pory chyba nie ma informacji, czy ono zostało oficjalnie na otwarcie, czy ono już zaczęło pracować, a ewentualnie jeżeli nie zostało, to czy jest jakiś plan, żeby w najbliższym czasie ono zostało otwarte. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania w dyskusji? Nie widzę, więc może poproszę pana dyrektora Marka Zawadę o udzielenie odpowiedzi. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w kwestii straty netto za rok 2018-2019. No tutaj, jak pan wiceprzewodniczący zauważył, został zamknięty jeden z oddziałów, ale z tego co rozumiem, był zamknięty w tamtym roku. To przekłada się w tym roku na zmniejszenie trochę straty. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że jakby problem tkwi w kwestii bilansowania oddziałów funkcjonującym w szpitalu i na dzień dzisiejszy, czyli na czas, kiedy przejąłem ten szpital, tak naprawdę tylko jeden z oddziałów przynosi wynik dodatni. Tutaj trzeba podjąć działania związane z lepszym funkcjonowaniem tych oddziałów, a na pewno z sprawozdawaniem i wykonywaniem świadczeń, które są lepiej wyceniane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. No oczywiście ja analizuję w tej chwili sytuację, pewne działania już podjąłem w celu ograniczenia kosztów, natomiast musicie Państwo sobie zdawać, że takie działania muszą być rozłożone w dłuższym okresie czasu, to nie są kwestie miesiąca, dwóch czy pół roku. I według mojej oceny należałoby próbować zmienić strukturę tych świadczeń, zakładając, że te świadczenia powinny być dla mieszkańców gminy i mieszkańców powiatu. To tyle co na to pierwsze pytanie. Jeśli chodzi o kwestię COVID-u, rzeczywiście Narodowy Fundusz Zdrowia w tej chwili nie ma sprecyzowanych takich, nie przedstawia sprecyzowanych informacji, jak to będzie rozliczane. Z ostatnich informacji wiadomo, że jakby świadczenia, które powinny być wykonane
w roku 2020. Te limity zostały przesunięte na rok 2021 i te limity powinniśmy wykonać do miesiąca czerwca, czyli jakby fundusz nie zwalnia nas z wykonania realizowanych świadczeń. Te przerwy, które były i musimy odpracować. I nie ukrywam, że takie również działania podejmuję, żeby tutaj nie stracić finansowania w ryczałcie. Najtrudniejsza sytuacja jest w rehabilitacji, gdzie z decyzji wojewody nie mogliśmy realizować świadczeń przez 2 miesiące, ale opracowany jest plan zwiększonej ilości świadczeń, przyjmowania pacjentów z lepszą wyceną punktową, także myślę, że do miesiąca czerwca spokojnie w tej kwestii się wyrobimy. Jeśli chodzi o zakład opieki ZOL w Łuskach, to rzeczywiście tutaj nastąpiło przesunięcie otwarcia tego zakładu opiekuńczo-leczniczego. No, spowodowane jest to uzgodnieniami i kwestiami z jednej strony z Sanepidu, drugiej z Narodowego Funduszu Zdrowia. Chciałbym tylko przedstawić informację, że w połowie tego miesiąca byłem w Narodowym Funduszu Zdrowia. Otrzymaliśmy dodatkowy kontrakt na 21 łóżek już z myślą o ZOL-u w Łuskach. Takie planowane uruchomienie, myślę, że to jest początek, znaczy 2 tygodnia października, bo już tam wszystkie sprawy są dograne. Myślę, że opinia pozytywna będzie jeszcze w tym miesiącu albo 1 października i tutaj już ruszymy ze świadczeniami. Jesteśmy przygotowani do tego. Panie dyrektorze, jeszcze Daniel Dragon, ad voce. Do pana wypowiedzi. Proszę bardzo. Do mikrofonu. Tutaj nie ma mikrofonu, podejść. Bo jak jest do mikrofonu, to się nagrywa po prostu. Mam tylko jedno pytanie, takie bardzo szybkie, ponieważ tak, oczywiście pan to bardzo wyjaśnił, że potrzebuje jeszcze pan czasu. Tu padały takie pytanie także właśnie ze strony innych radnych. Kiedy możemy się spodziewać przedstawienia nam takiego planu? Jaką pan ma wizję, możliwości i jak pan widzi przyszłość naszego szpitala w Międzyrzecu? Żeby pan pokazał ten plan, jak to będzie wyglądać w przyszłości. Tak, myślę, że to jest kwestia jeszcze do około 1,5 do 2 miesięcy, czyli koniec miesiąca listopada. Dziękuję panu dyrektorowi. Czy są jeszcze jakieś pytania do pana dyrektora? Nie widzę. Dziękuję. Proszę, dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania nad sprawozdaniem. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 190? Proszę przyciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że większością głosów uchwała została podjęta. Głosy oddane. Nie brak głosów, widziałem, radni wychodzili. Wychodzili radni także. Przechodzimy do punktu 7d. Oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim za rok 2019, druk nr 191. Informuję Wysoką Radę, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Spraw Społecznych. Czy są pytania do projektu uchwały? Do głosu zgłasza się radny Marek Uściński, któremu udzielam głosu. Zapraszamy do mównicy. Dziękuję panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ja mam tylko takie jedno pytanie do pana dyrektora, którego nie zdążyłem zadać na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, kiedy analizowaliśmy i dyskutowaliśmy na temat dwóch dokumentów, bo tutaj była podnoszona sprawa COVID-u, prawda? I interesuje mnie taka informacja, czy znany jest wynik finansowy naszego szpitala za rok bieżący, za pierwsze półrocze.
bo myślę, że o tej porze to już powinien być. Także jakby pan dyrektor był uprzejmy odpowiedzieć na to pytanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do pana dyrektora? Nie widzę. Zapraszam do mównicy pana dyrektora Marka Zawadę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Mogę przedstawić wynik finansowy za 8 miesięcy, bo takie dane mam przygotowane, czyli bieżące. I strata brutto to jest 1 976 000 zł. Nie widzę, żeby radny dopytywał. W związku z tym dziękuję, panie dyrektorze. W związku z brakiem pytań przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 191? Proszę przycisnąć przycisk i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Chciałem, radny wrócił. Brak głosu, dwie osoby. Czesława Caruk. Tam z tyłu informatyk jest. Za panią, za koleżanką. Nie, nie, nie. Dziękuję bardzo. Za podjęciem uchwały 19, 0 przeciw, 2 głosy wstrzymujące się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 7D. Nie? 7E. Wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości powiatu bielskiego, druk numer 192. Informuję Wysoką Radę, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury. Czy są pytania do projektu uchwały? Nikt się nie zgłasza. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 192? Proszę przycisnąć przycisk i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że głosów za 21, 0 przeciw, 0 wstrzymało się, dwoje nieobecnych. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 7F. Zmian w budżecie powiatu bielskiego na 2020 rok, druk numer 195. Informuję Wysoką Radę, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury, Komisji Spraw Społecznych. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 195? Proszę o podniesienie ręki i przyjęcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 7G. Zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bielskiego na lata 2020-2026, druk numer 196. Informuję Wysoką Radę, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury, Komisji Spraw Społecznych. Czy są pytania do projektu uchwały?
Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i przyjęcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 7H. Udzielenia pomocy finansowej powiatowi przemyskiemu. Druk numer 187. Chciałbym poinformować Wysoką Radę, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę, nie wyświetla się. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 187? Proszę przycisnąć przycisk i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie, 21 głosów za. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 7. Otwieram punkt 8. Sprawozdanie starosty z pracy zarządu powiatu w okresie pomiędzy sesjami. Proszę bardzo o zadawanie pytań do starosty i do zarządu. Nikt się nie zgłasza w dyskusji. Stwierdzam, że sprawozdanie starosty z pracy zarządu powiatu w okresie pomiędzy sesjami zostało przyjęte. Zamykam punkt 8. Otwieram punkt 9. Sprawy bieżące, wnioski i oświadczenia radnych. Proszę bardzo, zadawanie pytań. Do głosu zgłosili się radny Marian Tomkowicz, któremu udzielam głosu. Zapraszam do mównicy. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, na ręce panów starostów, zarządu, ale także pracowników, którzy obsługują Radę, chcę podziękować za wdrożenie nowego systemu głosowania. Mówiłem o tym na sesji próbnej, ale nie wszyscy byli. Dzisiaj widzimy, jak pięknie ten system się sprawdził, jak jest przejrzysty. Ja dlatego zabieram głos, że wnioskowałem nie o tyle, troszeczkę mniej, a otrzymaliśmy dużo, dużo więcej. Należą się szczególne podziękowania pracownikom obsługi, panom informatykom czy panu informatykowi za żmudną pracę wprowadzenia naszych danych, haseł, loginów. To jest taka robota na tyle osób, to bardzo dużo pracy, nie można się pomylić. Także system, jak powiedziałem, wprowadził nas w XXI wiek, jest bardzo przejrzysty, zostaje w historii, zostaje historia głosowań, kto jak głosował, prawda? To jest bardzo duża sprawa. Serdecznie dziękuję za to. Dziękuję radnemu Marianowi Tomkowiczowi. I tylko uszczegółowię dwóm panom informatykom i dwóm paniom z biura obsługi, panu dyrektorowi i jeszcze kilku osobom. Także wspólny sukces. O głos prosił radny Marek Sulima, któremu udzielam głosu. Proszę o mikrofon dla kolegi Marka. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, dzisiaj złożyłem do szefów klubów stanowisko, które chciałem, ale ustaliliśmy, że to stanowisko będzie przepracowane przez komisję, że nie obejdzie, proceduralnie po prostu musi przejść przez Komisję Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury. Było to stanowisko w sprawie uchwalonych przez Sejm zmian w ustawie o ochronie zwierząt. Szefowie klubów otrzymali to stanowisko. Ja tylko powiem, że treść tego stanowiska no, nie będzie teraz do publicznej, no, jest do opracowania, ale ja osobiście optuję za tym, żeby w takim, a nie innym brzmieniu to wybrzmiało. Ale tu proszę jeszcze, panie przewodniczący, o taki głos, bo też zrezygnowałem ostatnio na ostatniej sesji. Ale widzę, że pewnie w Polsce ktoś to obejrzał i zobaczył, że jeżeli tak się źle Sulimie dzieje, to jeszcze trzeba jeden nóż bić w plecy i dobić do końca. Więc jak widzieliście, tak dzisiaj miała odbyć się debata na temat rolnictwa w naszym powiecie, kraju, o stanie i dalszym istnieniu gospodarstw.
No niestety, przyspieszono ją i stała się debatą całego kraju. I poszło. Hejt, prawdy, półprawdy. Jak to przez lata w naszej ojczyźnie bywało. Szczególnie obiektywnie, już od wielu lat, pokazywały to media narodowe. Dobrze się wpisały, pisywały polską wieś. Muszę tylko tu dodać, że Urban by mógł się uczyć, bo to Urbana pamiętam jeszcze ze swojego życia. Okazuje się, że polski rolnik to zakała tego kraju, człowiek bez uczuć, zrozumienia, instynktu, miłości do zwierząt, wręcz szkodnik, którego natychmiast trzeba wyeliminować z życia społecznego i poddać ucywilizowaniu. Bo oto ten biedniejszy to brudas, w ogóle nie dodający se rady w obecnych warunkach życia. Ci drudzy to bezwzględni, cyniczni biznesmeni, nastawieni na zysk, bez żadnych zasad. Taki to odbiór odczułem ja, my rolnicy. I to potwierdza się w hejcie, jaki jest w tej chwili na nas wylewany. Jaki stosunek do nas ma obecna władza i większość parlamentu, potwierdziło w głosowaniu nad piątką Kłamczyńskiego. Oto, drodzy Państwo, 80% wybrańców tego Sejmu pokazało nam rolnikom środkowy palec pani Lichockiej. Za co? Za to, że nigdy w historii nasz naród i ludzie nie głodowali, że kiedy trzeba było, to największe krwi za ojczyzny przelał chłop. Ale to się nie liczy. Chłop musi znać swoje miejsce w szeregu tego wielce mądrego i ułożonego nowoczesnego XXI wieku świata. Transformacja, zapomnienie, wręcz zabójcze reformy Barcerowicza, które małe gospodarstwa, średnie, większe, zostawiły same sobie. PGR-y do tej pory nie zostały, ci ludzie zostali potraktowani jak ostatnie paskudztwo. Dostali jakieś odszkodowania sztoczniowcy, hutnicy, górnicy w tym wszystkim. A oni zostali wyrzuceni jak śmieć. Zostali w tych blokach, nikt się o nich nie upomniał i do tej pory nawet nie myślą, bo powinni dostać za te ziemie, które teraz obrabiają milionerzy, niektórzy, i ci ludzie nic nie dostali za to. Tak nas potraktowano. Jeżeli chodzi o biznesmenów na wsi, to sami swoją innowacją, odwagą, zmysłem i własnymi rękoma w ogromnych trudach podwyższali PKB tego kraju. Wykorzystali w 80% unijne środki, a dzięki nim żywią się teraz agencje, urzędy, ubezpieczenia, które mają zatrudnienia i żyją z tego. Dzięki naszej pracy, bo jak nas nie będzie, to nie będzie potrzebne tyle tych instytucji. Te 30 lat transformacji pokazało, że władza zawsze miała i miała rolnictwo w dalekim, tu nie będę mówił. Witos mówił, chłop zachował w najgorszych chwilach ziemię, religię i narodowość. Te trzy wartości dały podstawę do tworzenia państwa. Co tak naprawdę dzieje się w naszej ojczyźnie i na wsi? Może pokażmy swoje rodzinne poletko powiat. Stadnina koni, 200-letnia tradycja, rozłożona na opadki w ciągu 5 lat. ASF, 5300 gospodarstw, wyeliminowane z produkcji. Tysiące wybijanych zdrowych świn bezwzględnie, wręcz czasami nie do pomyślenia w XXI wieku walko z rolnikiem, a nie z przyczyną tego wirusa. Działania tej władzy wobec tego zjawiska można śmiało nazwać sabotażem gospodarczym. Bo jak zrozumieć to, że w tym samym czasie zaproponowano rolnikom przebranżowienia się na bydło mięsne. I tu moi synowie odnaleźli mi kiedyś, to był duży artykuł w Echu Katolickim, aż sam nie myślałem, że jestem takim jasnowidzem i te prawdy, i taki tam ten skrót wam przeczytam. Pani redaktor, podczas takich spotkań emocje zwykle biorą górę, a tu w tam pan starosta wtedy zaprosił ministra na spotkanie i w oczekiwaniu na tego ministra i na rządzących mówiliśmy o tych problemach. Rzeczywiście, ja odpowiadam, tak jest, ale wydaje mi się, że ludzie zasługują, by minister ich wysłuchał. Przecież na co dzień spotykamy się z różnymi sytuacjami i nie zawsze miłymi. Kiedy jeżdżę na zebrania, też nie wiem, co usłyszę, lecz są sprawy, którym muszę stawić czoła. To mój obowiązek. W końcu ludzie wybrali mnie radnego. Nie można uciekać od problemów i odpowiedzialności. Rolnicy chcą, aby ktoś wytłumaczył im, na czym polega nowe przepisy,
z jakimi obowiązkami są związane, czy otrzymają wzrost kosztów biosekuracji, w jakiej wysokości. Poza tym, w obliczu groźby strat związanych z wystąpieniem ASF proponuje się hodowcom zmianę profilu, to znaczy, by zamiast świn zajęli się bydłem mięsnym. W związku z tym życzylibyśmy sobie, by pan minister odniósł się do przewidzianej opłacalności takiej hodowli. W związku z możliwymi do przewidzenia zawirowaniami na rynku spowodowanymi wprowadzeniem uboju retailowego, to dla nas bardzo ważne, bo gdy rolnik zdecyduje się na bydło, a po pewnym czasie okaże się, że wchodzi w życie ustawa o uboju retailowym, to znowu stracimy ogromne pieniądze. Przeobrażowienie gospodarstw wymaga bowiem znacznych nakładów, a rządowa pomoc na te cele jest niedostateczna. Ponadto niestety już wiele razy mogliśmy się przekonać, iż przepisy zamiast pomagać utrudniają nam życie i działają na szkodę rolnictwa. I pytam, i co? Wielu gospodarzy, między innymi ja, przeobrażowało się, ja trzykrotnie w swoim gospodarstwie. Owoce, warzywa, pieczarki, drób. Każdy raz, gdy braliśmy się za to jako chłopi, przekuwaliśmy to w sukces. Tylko wtedy, kiedy władza, która notabene nigdy nie pomagała, kiedy wkładała swoje brudne łapska, kończyło się to tragicznie. Dlaczego tak wiele razy wołałem, błagałem, abyście nie robili fikcji z polskiego chłopa i jego pracy? I tylko władza dla promocji siebie, swoich interesów raz do roku na dożynkach czy innych uroczystościach obłykała i sprytną, niemoralną manipulacją ubraną w patriotyzm, przykrywając prawdziwe problemy, ubierano w szlachetne szaty, ogłupiając opinię publiczną i samych rolników. Dziś powstała ściana. Propozycje, które znalazły się objawione przez Moskala, a muszę tu powiedzieć, że Moskal nie dał nam rady w czasie zaborów, Moskal nie dał nam rady w czasie komunizmu, ale Moskal z poparciem stuprocentowym naczelnika z Nowogrodzkiej pewnie da rady teraz. Piątka Kłamczyńskiego stawia polskiego chłopa i jego gospodarstwa pod ścianą, a szczególnie trzy zapisy. Futerkowcy, ludzie, którzy podjęli działalność gospodarczą zgodnie z prawem, zgodnie z zapisami, zgodnie tym, czego mój naród i polski rząd wymagał. Jedynie tym, czym mogli być zdezgustowani, to tym, że odpowiednie służby, które powinni te branże pilnować, lekarz weterynarii, sanepidy, różne inne instytucje, bo przecież oni płacą podatki. Oczywiście, różni krzyczeli, a co tam 800? Pewnie, że dzisiaj, drodzy Państwo, zarabiacie 1600 zł, wyrzucajcie 100 zł na ulicę, a co to? Przecież to nie pieniądz. Dziś się okazuje, że to, że po co takie pieniądze? O tych futerkowcach można różnie mówić, różne każdy ma opinie, ale oni działali w państwie prawa. I tak można postąpić z każdym. Drodzy Państwo, te państwa, które podbyły się tej produkcji, dopiero na senackiej komisji się dowiedziałem. Pięć państw w ogóle nie prowadziło takiej produkcji. Czesi to jedna mała ferma. To po prostu śmiech, jak usłyszeliśmy te państwa, które to dzisiaj możemy ustalić sobie, że będziemy optować za tym, żeby nie zabijać krokodylów w Polsce. To podobnie można i to ująć. Potraktowaliście, tak jak tu napisałem wcześniej, jak zwykłych, nie, już nie dodam co, ubój rytualny. O tym uboju powiem tak, tamtym razem, tu niektórzy mówią, PSL zrobił PO, o tym uboju tamtym razem nie było aż tak głośno ze względu na to, bo nawet my rolnicy nie wiedzieliśmy, bo wmawiano nam tak jak teraz, że to żadnych skutków, nawet widzę gusowskie opinie się bierze, że to żadnych skutków nie odniesie, tylko dlaczego jest ten ubój tak teraz przed rolników aż wstrząsem takim, bo myśmy to odczuli właśnie. Dziś rolnicy wiedzą, co znaczy nawet mowa o tym, żeby... Zresztą Trybunał Konstytucyjny, jak wiecie, jak się mówi, poszedł za nami, przecież zezwolił. Ubój rytualny to ubój religijny, czyli to, co my żądamy nieraz poszanowania naszej godności. Jeżeli rabin mówi, że ten ubój przez specjalnie przeszkolonego człowieka, ich człowieka przede wszystkim, daje im bliskość nieba, no to dlaczego mamy tego nie stosować? Jest w tej chwili, to jest obraz tego też zakłamania, bo mówią, że w Unii sprzedają, dają sobie radę. Tak, 1,5 miliona muzułmanów już jest w Unii Europejskiej. I to jest ten zbyt nasz na tę Unię Europejską. A ogólnie 1,5 miliarda jest wierzących w tej wierze i niech nikt sobie nawet w głowę nie bierze, a szczególnie pan prezes, że ci ludzie przestaną w taki sposób spożywać te mięso.
a ubór rytualny to bydło, 30%, 1,5 miliarda złotych niesie za sobą, a drób 40%, około 8 miliardów złotych, więc o takich sumach potężnych mówimy, drodzy Państwo. Pewnie to mało, a co tam, jesteśmy bogatym krajem. Następne, co uderzy w nas mocno, to te stowarzyszenia, które jak od dawna ORMO będzie donosić, sprawdzać, nachodzić w imię opieki nad zwierzętami. I to w czasie, kiedy ci pseudoobrońcy, bo gdzie byli, kiedy wybijano maciory z prosiakami, tuczniki w chłopskich zagrodach, zmienili język. Dziś oproszenie, oźrebienie, wykocenie, ocielenie uważacie za poród i rodzicielstwo. Ubój zabijaniem, zdechnięcie umieraniem i tak dalej. Wszystko to doprowadza do jakichś zachowań emocjonalnych w życiu codziennym i dodając dzieciom jeszcze radość, że to Biedronka daje mleko, a te parówki pięknie pakowane mięso to krasnoludki robią, właśnie sprowadza to zakłamany obraz rzeczywistości. Tym samym ogłupiamy samych siebie, drodzy Państwo. Chcemy być lepsi, sprawiedliwsi, uczuciowi, ukrywając rzeczywiste i stanowiące od tysięcy lat zasady wyznaczone przez Boga, a nie przez nas. I do dziś przez nas stosowane, a dawniej przez naszych przodków. Niestety, życie nie dało nam daru świata idealnego. Każdy może go pokazać na swój sposób, ale pewne jest jedno. Na tym świecie miejsce powinien mieć każdy. Ja za tym jestem. Z normami życia społecznego, jakie akceptuje większość. Chciałem debaty, w której możemy mówić o realnych problemach, a nie sztucznych, nie wnoszących pogaduszek. Niestety, ta władza wybrała atak i populizm, który godzinami tłukują w rządowej telewizji. Ale dziś jestem dumny z tego powodu, że każdy z Was, i proponuję Wam na YouTube'a, możecie wejść i obejrzeć wywiady pana ministra Ardowskiego. I dziś z podniesionym czołem mówię, to jest mój minister. Powtarza wszystko słowo w słowo, co kiedyś kolega Marian tu powiedział, przez 5 lat mówiłem. Dzisiaj mam go za wielkiego Polaka, mimo że za moment już tym ministrem nie będzie. I to jest najgorsze, bo zmieni go pewnie, bo to, co mówi pan minister, no jest niewygodne dla tej władzy. Gdybyśmy się już wcześniej dogadywali, bo mleko się już rozlało, może byśmy po gospodarsku doprowadzili te wszystkie problemy na dobre tory. Dziś zostały kosy na sztorc postawione. A ta prawda o tych, jak to zwolennicy mówią o różnych rzeczach, to wam powiem. GUS, na który się podwołuje pan Wojciechowski, mówi o tych 6%, to tak, też dzisiaj podaje, że rolnik ma dochód 3,5 tysiąca. I to proponuję kolegom radnym, niech każdy wejdzie na gospodarstwo i to powie rolnikowi i wróci tu do mnie i potwierdzi, że tak chłop mu przyznał rację. To jest prawda GUS-u. Następna prawda teraz telewizji i nagrania tych tchórzofredek. A dam wam prosty przykład, niedawno, miesiąc temu w Lublinie mieliście ten przykład. Pan redaktor, który chciał oczernić prezydenta Lublina, nagrany miejskimi kamerami, gdzie opróżnia śmietniki, rozrzuca po w koło, żeby później nagrać i pokazać, że oto prezydent nie dba o czystość. Tak samo z fredkami, ze wszystkim można zrobić. W Senacie pan obrońca zwierząt, który chciał mi udowodnić i rzucił się do mnie, że on jest wegetarianinem i on jest jakby lepszy, powiedział tak, nieprawdą jest, że jednym cięciem tnie się te zwierzęta. Kury, indyki i zwierzęta, i inne zwierzęta. Drodzy Państwo, robi się to, on mówi kilkakrotnie, nadawał tam sumy 18. A wy jesteście ludźmi normalnie myślącymi. Jeżeli by tak było, to pomyślcie sobie, kura jakie ma średnicę szyi? Indyk jakie ma średnicę szyi? Nożem 15 razy te same szyje ciąć? Tak można mówić o tym wszystkim. Możemy zakłamywać te rzeczy. Szanowni Państwo, ja apeluję do wszystkich samorządów, obudźmy się, wstawmy się za rolnikami, bo to, co się w tej chwili dokonało, a nie myślałem, że to tak szybko się przeniesie na cały kraj, może zobaczyli właśnie. Myślę, że pana naczelnika Kaczyńskiego z Nowogrodzkiej, ten plan taki, może on miał taki plan, że nie damy mięsa muzułmanom, Żydom, poumierają i będziemy mieli spokój. Tak się nie ziści, bo zrobią to Ukraińcy, zrobią to Białorusini i inne kraje. I już się szykują. Już się szykują.
Także dziękuję szefom klubów. Proszę o jak najszybszą decyzję, żeby to stanowisko wybrzmiało, żeby Sejm wiedział, że nie pozwalamy na takie działania i nie ma zgody polskiego chłopa na takie rzeczy. Dziękuję bardzo. Dziękuję koledze Markowi. Chciałbym tylko powiedzieć, że tak mamy ustalone, troszkę krótsze te wypowiedzi. Dziękuję. Ad vocem do wypowiedzi. Nie ad vocem, tylko wniosek formalny jest złożony. Nie, ad vocem, ja prowadzę głos, panie wiceprzewodniczący. Ad vocem wypowiedzi. Nie, ja decyduję, kiedy jest głosowanie. Także kolega się tutaj uspokoi. Udzielam głosu Marianowi Tomkowiczowi, ad vocem wypowiedzi kolegi Marka Solimy. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, może Was zdziwię, ale kolego Marku, proszę się nie czepiać nazwisk. Moja mama pochodzi z domu Moskal. Jest to bardzo patriotyczny ród z Podkarpacia. Mój pradziad Józef Moskal walczył z Napoleonem pod Moskwą. Edward Moskal, także z tego rodu, był prezesem Polonii Amerykańskiej, długoletnim. To tylko tyle. Potwornie mnie to zabolało. Dziękuję koledze radnemu. O głos prosi radny Tomasz Bylina, któremu udzielam głosu z wnioskiem formalnym. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Czy my jesteśmy, zastanówmy się wszyscy, czy my jesteśmy teatrem jednego aktora? Może wreszcie dosyć, Panie Przewodniczący, bo Pan tutaj twierdzi, że Pan prowadzi sesję. Oczywiście, ale trzeba zobaczyć, spojrzeć do statutu, co mówi statut odnośnie wniosku formalnego. Ale panie przewodniczący, ale ja jeszcze nie skończyłem. Chce pan przerwać głos? Skoro ja... Po raz trzeci, panie przewodniczący. Dwa razy pan przerywał głos, ja to pamiętam. Do głosu zgłosił się radny Marek Sulima, któremu udzieliłem. Ty chciałeś głos do czego, ad vocem, formalny, przed jego wystąpieniem? To musiałeś wiedzieć, o czym będzie mówił. Nieważne do czego, jest napisany, wniosek formalny jest... I był pierwszy zgłoszony Marek Sulima. Dobrze, dobrze, nie mówmy, nie dyskutujmy, bo proszę sobie przeczytać. Proszę Państwa, naprawdę stawiam wniosek formalny, żeby tę kwestię zakończyć. No, Marku, na Komisji Rolnictwa ja jestem cierpliwy. Mówisz ciągle to samo jak Katarynka, już po raz to samo, kolejną kadencję, tylko zmieniasz. ASF, stadnina koni, ASF, płot na, budowy na Białorusi, zamykasz radnych łańcuchem, drzwi. Pamiętamy na tej sali, robisz happeningi, jesteś z tego znany, widocznie w tym się czujesz dobrze. Natomiast podchodźmy do tematów merytorycznie. Nie opowiadajmy niestworzonych rzeczy, banialuki, jakieś biedronki, jakieś parówki. Kogo interesują parówki w tej chwili? Czy biedronki azjatyckie na przykład, bo nie sprecyzowałeś. Panie Przewodniczący, naprawdę prosiłbym, żeby Pan ograniczył wystąpienie poszczególnych radnych na przyszłość, prawda? I starać się tak prowadzić obrady naszej sesji, żeby to wynikało z merytorycznego przygotowania, a nie czytanie i mówienie, powiedzmy, co ślina na język przyniesie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że na tej sali nie będzie żadnego ograniczania głosu nikomu. Nikomu. A chciałem tylko powiedzieć panu radnemu, że to, co zrobił dzisiaj, bez mojej zgody rozłożył książki, które absolutnie jestem za tym, żeby rozdać, to jest co? To jest samowolka, którą powinien kolega dostać. Nie wiem, a kto je przyniósł. Zapytaj, kto rozłoży książki. Nie wiem. Ja to widzę. Nie było ze mną w ogóle uzgodniane. A poza tym chciałem tylko wyjaśnić, że to, co kolega powiedział, teraz ja nie słyszałem wniosku formalnego. Wniosek formalny powinien dotyczyć procedury. A według mnie wystąpienie miało charakter polemiki, a nie... Ale do czego był? A mogę sprecyzować jeszcze? Tak. Gdyby nie wystąpił Sulima... Czego by dotyczył ten wniosek formalny? Panie Przewodniczący, no tak ja się domyślałem. Po pierwsze, dwie nieprawdziwe informacje. Dwa razy mi Pan odebrał głos.
poprzedniej kadencji, więc proszę nie mówić, że pan głosów nie odbiera. A druga sprawa, złożyłem wniosek formalny z prośbą, żeby ograniczać czas wystąpienia radnych i tak prowadzenie obrad naszej sesji, żeby tematyka była merytoryczna i ewentualnie polemika, i żeby nie dopuszczać do jakiegoś fatalizmu i płaczu, no bo ja też mogę się rozpłakać, no i co? Na tym to polega. Wniosek formalny powinien być konkretny. Dalej nie słyszę konkretu. Ja to muszę zapisać i wiedzieć, na czym głosuję. Ja nie mogę między wierszami wyczytywać, co kolega ma na myśli. O głos ad voce, wypowiedzi tutaj radnych, tak? Radny Marian Tomkowicz, proszę, udzielam głos. Panie Przewodniczący, chciałem powiedzieć, że słusznie Pan udziela głosu ad vocem. Chciałem wyjaśnić, co znaczy ad vocem. Jest taki łaciński rzeczownik vox vocis, trzecia deklinacja. Ad vocem znaczy odnośnie głosu, na temat głosu, który był. Więc ad vocem powinny mieć zawsze pierwszeństwo. Dziękuję. Dziękuję, tak też rozumiem to. Ad voce również prosi radny Daniel Dragan. Proszę bardzo, udzielam głos. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja tylko się odnoszę do tego, co właśnie powiedział Marek, bo ja w bardzo wielu rzeczach się z nim zgadzam. Szczególnie o tym, co właśnie powiedział na temat, jak ta ustawa była procedowana, cała ta sytuacja. Nie możemy my tutaj jako radni, bo tu już się wywiązała taka dyskusja, go ograniczać. Bo to właśnie ten problem się stał w Sejmie od tego, że tam ludziom właśnie głosu ograniczali. Poszła ustawa, która była bardzo kontrowersyjna, która może mieć bardzo mocny wpływ na to, jak będzie wyglądać nasza gospodarka. I tak naprawdę chciano po prostu zrobić ze wszystkich z tych rolników najgorszych, problematycznych, którzy nienawidzą zwierząt, a tak naprawdę to jest ich sposób zarabiania pieniędzy. Ja rozmawiałem z wieloma moimi kolegami, którzy zagłosowali za tą ustawą i było mi trochę wstyd, że postąpili tak, a nie inaczej. Ponieważ oni weszli w pewną grę i na nie swoim polu i po prostu w ciemno zagłosowali, nie dopuszczając wszystkich argumentów. To, że cierpienie zwierząt jest jedno, ale tak naprawdę to, co właśnie Marek powiedział, jeżeli my nie skorzystamy z tego, to inne kraje będą na tym zarabiać. Jakoś w Danii, która jest uważana przez wiele osób za wzór poprawności politycznej, nikt nie mówi o zaniechaniu produkcji zwierząt futerkowych. Tak naprawdę przynosi to ogromne zyski, jeszcze większe niż w Polsce. Wiele osób się mówiło, że to dotyczy tylko kilkuset hodowców, mała branża, ale co z tego? Jeżeli dzisiaj zaczniemy, pozwolimy na to, żeby ograniczać taką, a nie inną hodowlę, może za kilka lat jakaś inna branża gospodarki zostanie też zamknięta. Tak naprawdę wielu krajom zależy na tym, żeby nasi hodowcy przestali hodować, bo jest to dla nich konkurencja. I wiele naprawdę firm z zagranicy, oni właśnie pakuje pieniądze w to, żeby na naszą produkcję jak najbardziej zniechęcić właśnie samych Polaków, bo tak naprawdę nie narzuciła nam tego Unia Europejska. Unia Europejska od nas tego nie wymagała. Sami po prostu zamykamy sobie możliwości zarabiania pieniędzy. Dlatego liczę i o tym właśnie powinno się mówić, tak jak w Senacie. Tam w Senacie nikt nikomu nie ograniczał. Każdy mógł powiedzieć i przedstawić swoje racje i liczę, że jeszcze wielu senatorów przemyśli tą sprawę i jeżeli nie cofnie tego, to przynajmniej znajdzie takie możliwości, żeby tym hodowcom po pierwsze zapewnić możliwości godnego wycofania się z tej produkcji, przebranżowienia się, ale też zastanówmy się na tym, czy tak naprawdę my nie tracimy. Dlatego te argumenty Marka jak najbardziej trzeba wziąć pod uwagę, pomyśleć, ile szkodzimy sobie, jeżeli chodzi o powiat, ponieważ wiem, że takie fermy futerkowe są także na terenie powiatu belskiego, w gminie Wisznice. Więc są ci producenci, ale oni także wpływają na to na przykład jak ubojnie, które muszą te odpady utylizować z produkcji, one tak naprawdę przeznaczają do jedzenia właśnie dla tych zwierząt futerkowych. Więc tak naprawdę to, że nie chodzimy w futrach, to nie znaczy, że ta ustawa nas nie dotknie, bo to przełoży się prędzej czy później na ceny mięsa. I także powinniśmy sobie wziąć na wstrzymanie
i odciąć się od tego, co mówi telewizja i na temat jednej strony i na temat drugiej strony, bo o to właśnie im chodzi, żeby wywołać konflikt, obrzydzić jednych na drugich. Moi koledzy z miasta, których bardzo lubię i bardzo cenię, nawet złapałem się za głowę, kiedy oni powiedzieli, że dobrze tym rolnikom, że taka ustawa została wprowadzona, bo może oni w końcu zobaczą, że nie ma co wierzyć tym, na których głosowali. Ale nie pomyśleli o tym, że będą mieli satysfakcję przez rok, a za dwa lata, kiedy zniszczona zostanie polska produkcja, tak naprawdę to oni za więcej zapłacą za ceny mięsa w tej biedronce, o której już to było powiedziane. Więc zastanówmy się, jakie to będzie miało wpływ gospodarczy i podejmijmy racjonalne decyzje i starajmy się tych polityków, którzy są jeszcze w Senacie, przekonywać do podjęcia mądrych decyzji. Dziękuję. Dziękuję. O głos w dyskusji ad voce wicestarosta Janusz Kulimowski. Proszę bardzo. Któremu udzielam głosu oczywiście. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Jak zwykle emocja, jak zwykle duże słowa, długie wystąpienia. Panie Przewodniczący, też prośba, w statucie jest napisane, może trzeba zmienić statut o długości wystąpień. Następną sprawą tutaj do pana wiceprzewodniczącego Dragana. Jedno było bardzo celne. Trzeba się od tego odciąć i trzeba sobie dać na wstrzymanie. Tym bardziej, że ta ustawa, o której tak dużo mówimy, która budzi tyle niepokoju, na razie jest ona w procesie legislacyjnym. Przepraszam bardzo, nie u nas, tylko tak jest. Ona jest w procesie legislacyjnym. I tak jak tutaj powiedziane było, zapewne będzie ulegała jakimś modyfikacjom. Trzeba się pochylać nad losem rolników, trzeba się zastanawiać nad tym, co można z tym zrobić. Ja powiem jeszcze inaczej. Wiele z tych rzeczy, które tutaj padło, jest naprawdę wyrażające troskę. Ale jest wiele rzeczy, które tylko i wyłącznie mówią przez pryzmat swojej może subiektywnej oceny. Ja chcę powiedzieć tak, w tej obecnej sytuacji wielu rolników, wielu przedsiębiorców, wielu ludzi sobie radzi lepiej, część sobie radzi gorzej. Trzeba zastanowić się nad tym, jak tym, którzy sobie nie radzą, pomóc, ale to nie może być przedmiotem takich dyskusji, które wywołują tylko i wyłącznie złe emocje. Do niczego nie prowadzą. Poczekajmy, zobaczymy, jak będzie wyglądała ta ustawa. Jeśli to będzie ta ustawa, która w tej formie zostanie przegłosowana, wtedy rzeczywiście będziemy mogli wszyscy pochylić się nad tym. A na razie to, co Marku mówiłeś i z tym się zgadzam, nie bijmy piany. Dziękuję. Dziękuję. Ja chciałem tylko, jeszcze chwileczkę, ja chciałem tylko powiedzieć co do tych wypowiedzi. Koleżanko i koledzy. Szanowni Państwo, nie patrzę na to, co tam w Sejmie, kto ile komu udziela głosu, kto jak zabiera. Statut mamy, jaki mamy. Jest określona ilość czasu na wystąpienie, ale jeszcze chyba tak nie było, żebym komuś udzielał, przerywał po 5, 10, 15 minutach. No jakby ktoś dłużej mówił, to absolutnie, ale zaraz znajdzie ktoś wymyk, bo za chwilę podniesie rękę ad voce, podniesie rękę drugi raz ad voce i ta wypowiedź będzie się jeszcze bardziej przyciągała. Jeżeli postanowicie, ale to wszyscy już nie na dzisiejszej sesji, że krótko, węzłowato według statutu i nikt nigdy, ale musimy to razem przyjąć. Na razie tak milcząco przyjęliśmy, że mamy wolność czasową do wypowiedzi. To jest takie gremium, że możemy się wypowiedzieć. Każdego z radnych co innego boli. I nie będę odbierał głosu, no chyba, że kolega, ktoś wyjdzie i godzinę, no już wszystko ma swój też czas. Także jak postanowimy inaczej, jak zmienimy statut, jak zmienimy jeszcze inne rzeczy, będziemy robić inaczej. Na razie zwyczajowo nie ucinaliśmy nikomu, nie zabieraliśmy głosu. Także tyle z mojej strony. Proszę, zamykam wypowiedź wicestarosty, udzielam głosu Arkadiuszowi Maksymikowi. Proszę bardzo, kolego radny. Dziękuję, panie przewodniczący.
Szanowni Państwo, na wstępie chciałbym zaapelować, nie kneblujmy sobie ust, róbmy to, co do nas należy i być może przyjdzie taki czas, że będziemy mieli te usta zakneblowane, chociaż już to się po części odbywa poprzez te nieszczęsne pandemiczne konsekwencje w postaci maseczek. To taka dygresja tylko na początku. Nawiązując do wypowiedzi kolegi Marka Sulimy, już nie chciałem tu w trybie ad voce, tylko poczekać cierpliwie, ale jednak tak troszkę wychodzi. Otóż, szanowni Państwo, Marek, kolega Sulima poruszył bardzo wiele wątków, słusznych wątków. Ja chcę tylko nad jednym się przez moment skupić, mianowicie te możliwości prawne stworzone w ustawie dla ekoterrorystów, bo inaczej ich nie będę nazywał, będą powodowały to, że to będzie szło w kierunku ekoterroryzmu, bo dzisiaj mamy tych firm około 30. Przy tych warunkach, gdzie mają za sobą policję, gdzie mają za sobą inne służby, gdzie mają w nosie bioasekurację, którą rolników straszono przez tyle czasu, będą ponad prawem i będą mogli na naszych gospodarstwach robić wiele ponad prawem. To tyle odnośnie wypowiedzi kolegi Sulimy. Ja chciałbym jeszcze nawiązać do rzeczy takich naszych, lokalnych, mianowicie, szanowni Państwo, niedawno odbyło się otwarcie wspólnej inwestycji, drogi w Porosiukach. Chciałbym w imieniu mieszkańców, bo takie sygnały dotarły, podziękować kolegom radnym za głosowanie. No nie wszyscy mogli być, ale też chciałbym podziękować za inwestycje, panie starosto, dla zarządu, ale także dla radnych gminy Biała Podlaska, bo to wspólna inwestycja i jeśli takie rzeczy będą miały miejsce, to będzie to wspólnie się rozwijać. Dziękuję za to serdecznie w imieniu mieszkańców. Dziękuję również za pełną informację, którą otrzymałem odnośnie nagrody rocznej, odnośnie dyrektora muzeum, ale ja tam jeszcze prosiłem o informację na temat pozostałych dyrektorów i jeżeli będzie można, to proszę o tą informację. Tyle z mojej strony. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo radnemu Arkadiuszowi Maksymikowi. O głos w dyskusji prosił radny Paweł Stefaniuk, któremu udzielam głosu. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja nie będę tak długo. Chciałem tylko przypomnieć, przy temacie rolnictwa zostanę, że jesteśmy w okresie, jak to mówi, pandemii, epidemii. Trwa w tej chwili nabór dla rolników poszkodowanych przez COVID, dla producentów bydła, producentów mleka, producentów owiec, kóz, świń, producentów drobiu, producentów kwiatów ozdobnych i chciałbym zaapelować za pośrednictwem radnych, za pośrednictwem mediów, że ten nabór już miał się skończyć 30 września, został wydłużony do 7 października i tutaj apel, żeby dotrzeć do wszystkich rolników powiatu bielskiego, którzy jeszcze być może nie skorzystali z tej pomocy, żeby przypomnieć im, że taką pomoc można się ubiegać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo koledze radnemu. Ad voce Marek Sulima, ale ad voce czego? Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli chodzi, Paweł, ja bym chciał, żebyście naprawdę, bo wicestarosta też miał telefony, dziesiątki telefonów o to, wytłumaczcie ludziom, jakie, bo tak, składają, większość odchodzi z kwitkiem, z pretensją, że nie dostanie, tak jak ja bym mu dawał te pieniądze. Tam są konkretne daty podane i tak dalej. Trzeba to jakoś opublikować, żeby ci ludzie nie byli ogłupiani, bo oni gdzieś szukają pretensji. Zresztą Janusz to miał od kolegi, który do Janusza dzwonił i do mnie z pretensją, że on nie dostanie, bo rok. Ale słuchajcie, tam też są te zapisy, że naprawdę jeden dzień decydował o tym sprzedaży
Mój syn sprzedał to 16, było 15, jeden dzień zadecydował, ale też sprzedaliśmy dużo wcześniej, już się nie łapiemy. Tam są te terminy i to trzeba ludziom powiedzieć. Ludzie nie rozumieją, że byk ma mieć rok albo 24 miesiące. Te rzeczy tam ja wiem, we wniosku Paweł to jest to wyjaśnione, kto chce, ale nie wiedzą, bo tak, w mediach właśnie znowu to te zakłamanie mediów. W mediach się mówi, dostaną odszkodowania, dostaną wszystko. No jednak ludzie nie dostają tych pieniędzy tak, jakby myśleli, bo myśleli ludzie, że wszedł ten COVID, wszyscy zajdą, złożą wniosek, dostaną pieniądze. Ogromna rzesza, ja będę cię prosił później do agencji wystąpię z pismem, ile tak naprawdę, zresztą jak ty mówisz, że tak słabo składają, pewnie już po przeanalizowaniu pewnych dokumentów, ja próbuję tam udowadniać, bo mój na przykład problem powstał z tego względu, że dostawca indyków nie powinien, bo ja umowy przedstawiłem, kiedy powinienem ich dostać. Z tego powodu tych zawirowań wszystkich dał mi o miesiąc dłużej. Gdybym miał normalnie dane, to bym skorzystał z tej pomocy, ale nie z mojej winy przywieźli te indyki. Po prostu niemiecki dostawca mi przedłużył, bo był COVID. Ten dostawę, no pani kazała, dziękuję wam bardzo za porządne zachowanie do nas w tym spokoju i tak dalej, do rolników, to szacunek wielki. Ale wytłumaczcie ludziom, bo to naprawdę zaczyna być trochę męczące, bo ludzie dzwonią, zwłaszcza, że jeszcze jak ja bym miał te pieniądze z oburzeniem dawać, czy Janusz, czy ktokolwiek. Trzeba to, żeby agencja, i tu miałem z Januszem rozmawiałem o dyrektorze, żeby przyszedł tutaj na sesję, żeby powiedział, ale może jakiś dajcie w gazetach informacje o tym. Myślę, że no jest to niedograne, a na pewno dużo ludzi nie dostanie. Ze względu na te sztywne ramy, no pomyśl, ma się to zmienić, ale są sztywne ramy miesiącowe te. Dziękuję. Dziękuję. Ad voce wypowiedzi pewnie Marka, teraz Paweł Stefaniuk, proszę bardzo. Radny Paweł Stefaniuk. Szanowny Marku, agencja działa w oparciu o przepisy. Ta pomoc jest pomocą z PROW-u w oparciu o rozporządzenie ministra rolnictwa i tam już jest szczegółowo opisane na jaki dzień, jaki wiek zwierząt. Ja tutaj nie będę tego cytował, bo byśmy przekroczyli te nasze minuty. Ale wszelkie informacje są na naszych stronach. Każdy program, jeżeli uruchamiamy w agencji, to wchodzimy na stronę www.arym.gov.pl i tam już poszczególne działania, poszczególne wytyczne są dokładnie opisane. No jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, to zapraszamy do biura powiatowego, wtedy to tak jakby będziemy każde gospodarstwo sprawdzali pod kątem tego, czy się kwalifikuje do tego programu, czy się nie kwalifikuje. Także biuro jest otwarte, można normalnie wejść, tylko pamiętamy o maseczkach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. O głos prosił radny Wojciech Mitura. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, kartkę mam, ale krótko. Bliżej mikrofonu, Wojtek. Kartkę mam, ale krótko będzie. Otrzymaliśmy wyniki egzaminu maturalnego 2019-20 na naszych szkół powiatowych. No i z tych wyników wynika, że to, co osiągnęli nasi uczniowie ze szkół powiatowych średnich, w tym roku znacznie odbiega od średniej krajowej. No i to odbiega w dół. Większość szkół uzyskała dużo gorsze wyniki niż średnia krajowa. W związku z tym pytanie do panów starostów, czy podejmowane są, czy podjęto jakieś działania, żeby no, ta sytuacja się zmieniła, oczywiście na lepsze, tak? Co zrobiono, czy co panowie zamierzają z tym zrobić? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Więcej głosów w dyskusji nie widzę. Szanowni Państwo, przeczytam wam informację. Panie Przewodniczący, czy mógłbym... No mogłem, odpowiedź. Ale Panie Starosto, ja tutaj widzę, Pan się tu nie zgłosił. Tak, tak było, ale rękę podniosłem. No ja jestem tu zaczytany i kolega zobaczył, że na dwóch monitorach mam informację. Dobrze, ja muszę ją ogarnąć. Nie, już, okej, okay, nie ma problemu, tylko po prostu nie widziałem, ja patrzę, tutaj nie ma. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Myślałem, że kolega idzie do toalety, bo tam z tyłu jest akurat, no to po prostu nawet... A to chyba tylko dla Przewodniczącego. Chyba dla wszystkich. Także, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, co wynika z tego materiału, który otrzymaliście? Rzeczywiście wyniki matur są niezadowalające, ale to jest, mamy taką nadzieję i takie oczekiwanie, że to jest tylko w tym roku.
Nie będziemy się rozwlekać, dlaczego to się tak stało. Część dyrektorów jest sama zaskoczonych. Część dyrektorów po tym spotkaniu, które zorganizowaliśmy u nas w starostwie, wszyscy dyrektorzy byli, mieli okazję się wypowiedzieć, mieli okazję przedstawić swoje racje, swoją wizję, jak temu na przyszłość zapobiec albo jak poprawić tą sytuację. No, wnioski według naszych dyrektorów były COVID, młodzież i tyle. Myśmy akurat próbowali ich pytać, co wam potrzeba? Czego potrzebujecie, nasi kochani dyrektorzy, żeby ta sytuacja się nie powtórzyła? Czy może potrzebujecie, tak jak 2 lata temu sugerowaliśmy dyrektorom, może godziny, może specjalne dla maturzystów, zajęcia dodatkowe? Nie no, wszystko mają, nie ma, nie ma potrzeby, jest to wystarczająco, a to jest jednorazowy wypadek. Przyjmujemy to za dobrą monetę, ale oczekujemy od nich większego, jeszcze większego zaangażowania niż do tej pory. Oczekujemy od nich pewnej konsekwencji w działaniach. Podjęliśmy, tutaj pan starosta podjął pewne decyzje, które mają motywować i dyscyplinować kadrę kierowniczą. Mamy takie przekonanie, że te działania i nasza dalsza współpraca z dyrektorami przyniesie dobre efekty. Chcemy, aby wskazali nam, w jaki sposób im pomóc nie tylko budową nowej bazy, poszerzaniem jakichś wyposażenia, ale także takiego wewnętrznego zaangażowania, takiego poczucia naprawdę, niech to tak wybrzmi może tak górnolotnie, ale takiej misji. Bo kształcenie młodzieży, ich szanse rozwojowe są bardzo, bardzo ważne dla nas, bo powiaty, nasi mieszkańcy mogą się rozwijać nie poprzez tylko i wyłącznie tworzenie jakiegoś takiego materialnego dobra, ale także takiego dobra intelektualnego. I na to bardzo liczymy i w tą stronę będziemy zmierzać wszyscy, aby te wyniki matur, to jest poziom i jakość kształcenia, która będzie skutkowała również wzrostem na pewno i naborem. Także będziemy na to zwracali uwagę. Tak jak mówię, na tą chwilę zrobiliśmy tę jedną podstawową rzecz. Przeprowadziliśmy rozmowę, dokonaliśmy analizy, wyciągnęliśmy wnioski, podjęliśmy pewne decyzje i oczekujemy efektów. Dziękuję. Dziękujemy pan. Marek. Niektórych uwag mógłby sobie oszczędzić. No. Kolega wicestarosta wybaczy. Ja już teraz się tutaj przyuczam, że tylko ci, co są tutaj zgłoszeni, udzielam głosu, więc nawet nie patrzyłem kątem oka, gdzie ktoś idzie, prawda? Także dlatego nie zauważyłem. Więcej głosów w dyskusji nie ma. Ja przeczytam informację. Koleżanko i koledzy radni, do Biura Obsługi Rady Zarządu Powiatu wpłynęła korespondencja. Wniosek organizacji Młoda Lewica z dnia 16 lipca 2020 roku, który wpłynął do biura 15 września 2020 roku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w przedmiocie utworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu Bialskiego. Wnioskodawca otrzymał stosowną odpowiedź po konsultacjach z naszym biurem prawnym Rady Powiatu. Otrzymałem też odpowiedź na pytanie zadane przez radnego Marka Sulimę podczas 25. sesji Rady Powiatu w dniu 20 sierpnia w sprawie wyników egzaminu maturalnego. Państwo radni otrzymali zestawienie wraz z materiałem na dzisiejszą sesję. Też otrzymałem odpowiedź Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej na pytanie zadane przez wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Daniela Dragana podczas 25. sesji Rady Powiatu w Białej Podlaskiej w dniu 20 września w przedmiocie wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białej Podlaskiej. Odpowiedź powiatowego lekarza weterynarii w Białej Podlaskiej na pytanie zadane przez radnego Arkadiusza Maksymiuka podczas 25. sesji Rady Powiatu Białej Podlaskiej w dniu 20 września w przedmiocie hodowli trzody chlewnej.
oraz wpłynął wniosek Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury do Zarządu Powiatu Białej Podlaskiej o sprowadzenie do gmin Powiatu Białego chętnych kandydatów na repatriantów z Republiki Kazachstanu. Także tyle ogłoszeń, a Szanowni Państwo, jeszcze chciałbym tak ad voce tego, że otrzymaliśmy bardzo nowoczesny sprzęt, tablety z odpowiednimi aplikacjami, aplikacja Sesja, dziedzicznymi. Chciałbym, zachęcam, ale za chwilę nie będzie wyjścia innego, żebyście po prostu korzystali z tych urządzeń, gdyż chciałbym poinformować, że od kolejnej sesji materiały na sesję i komisję będą umieszczane wyłącznie w programie e-sesja. Po to starostwo wyłożyło bardzo grube pieniądze, żebyśmy mogli tutaj sprawnie funkcjonować. I informacja, że na adres e-mail z rozszerzeniem Powiat Bialski zostanie wysłane wyłącznie zawiadomienie o zwołaniu sesji i informacja o umieszczeniu materiałów w sesji. Otrzymają również Państwo wszyscy SMS-a, że materiały są już dostępne. W międzyczasie niektórzy radni dzwonili do biura, żeby wysyłać im na pocztę prywatną, jeszcze na inne. Nie, uporządkujmy to, po to właśnie te sprzęty mamy, że zaglądamy do e-sesji. Natomiast myślę, że takim najbardziej przypominającym elementem jest SMS wysłany przez biuro. Biuro musi naprawdę, ma wiele rzeczy i powielanie tych samych informacji na różnych pocztach, każdemu z osobna i jeszcze ta e-sesja, no to by się to mijało w ogóle z sensem wydania grubych 10 tysięcy. Idziemy do przodu. Tym dwóm paniom i nie tylko, troszeczkę musimy użyć. Nie jest to chyba żaden problem, żeby każdy z nas raz w tygodniu, czy tam po otrzymaniu SMS-a wszedł do swojego tabletu, zalogował się w sesji i wszystkie informacje miał dostępne. Także, żeby nie było jakichś pretensji, ogłaszam wszystkim wszem i wobec. Czy są jeszcze jakieś sprawy w punkcie 9? Zgłoszeń tutaj nie widzę. Zamykam punkt 9, otwieram punkt 10. Zamknięcie obrad. Zamykam 26. sesję Rady Powiatu w Białej Podlaskiej. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję.